Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie review. Chciałabym Wam przedstawić dwa produkty, które Wam obiecałam, że Wam zrecenzuję. W zasadzie tylko ten jeden i było dość dużo zapytań odnośnie tego produktu, a więc dzisiaj będzie takie mini review. Słuchajcie, pierwszym produktem, który chcę Wam omówić, będzie to podkład, a w zasadzie podkład taki prasowany z Estee Lauder. Ja chyba dwa razy wymieniłam w moich filmach. Ja mam w odcieniu BAF, to trochę wychodzi jaśniej niż naprawdę. Jest to nowość z Estee Lauder. On został wypuszczony, jak dobrze wiem, teraz 18 lutego. Była ogólno taka światowa promocja i relaunch tego produktu. On został wymieniony, poprzednio był bardzo podobny, tylko w granatowym całym opakowaniu, puder prasowany, też z Double Wear'a, który w zasadzie miał jakby wspomagać działanie Double Wear'a, tego podkładu płynnego. I ja sobie tutaj przygotowałam pewne materiały i Wam zaraz powiem. Jednak Estee Lauder zdecydowało się wycofać puder starszy i jakby wylansować na nowo produkt, który będzie identyczny kolorystycznie, bo jak wiecie, wszystkie użytkowniczki Double Wear'a, które używały też wersji prasowanej, pewnie miały kłopot z doborem koloru tego pudru prasowanego, dlatego że one nie były jednolite, one nie były takie same. Jeżeli używaliście Tony, to ten Tony w zestawie prasowanym nie był taki sam. Teraz Estee Lauder gwarantuje, że właśnie ten produkt, jakby odpowiednik prasowany kolorystycznie, będzie taki sam jak podkładu płynie. Czy tak jest naprawdę? Powiem Wam, że jeszcze nie miałam okazji się przekonać, dlatego że niestety relaunchem, ale nie dostałyśmy wszystkich kolorów, więc czekam na takie porównanie wzrokowe, namacalne na klientkach, czy rzeczywiście ten puder jest tak samo, ale z tego co widziałam na szkoleniach, ten puder ma być identyczny, czyli jeżeli używamy BAF, tak jak ja w tym momencie, to ten BAF będzie identycznie napigmentowany, identycznego koloru. Teraz powiem Wam tak, dlaczego nie zdecydowali się wypuścić nowy? Dlatego ze względu na kolory, to raz, a drugi raz jest to puder, który będzie matujący, czyli bardziej matujący odpowiednik Double Wear'a. On nadal jest, ma być taki o przedłużonym działaniu, czyli utrzymując się długo, długo na skórze i taki dwa w jednym. I możemy go używać właśnie z Estee Lauder Double Wear Foundation, który jest płynny, tak jak już mówiłam wcześniej, a możemy go używać samodzielnie. Ja Wam powiem, że on będzie miał krycie od takiego pełnego krycia do bardzo delikatnego. Ja tu trochę się nie zgadzam z tymi tutaj takimi omówieniami troszeczkę, które dało tu Estee Lauder, że w środeczku jest, słuchajcie, nie zapomniałam Wam powiedzieć, ale pewnie wszystkie wiecie, ona jest trochę nieświeża, ale przepraszam, bo ja go używam. Jest gąbka. Ta gąbka możecie w ciągu dnia właśnie sobie zrobić takie przypudrowanie tej strefy T-zone, jeśli chcecie, albo całokształt, albo całej tu twarzy, ale możecie używać do tego również swojego ulubionego pędzla. Estee Lauder twierdzi, że przy użyciu pędzla to krycie będzie pełne. Optowałabym, że jednak przy użyciu tej gąbki bardziej jest tutaj takie budowane to krycie, ale nie próbowałam jeszcze, powiem Wam, pędzlem, jakoś mnie to nie przekonuje, natomiast bardzo lubię tą gąbkę, ona jest dwustronna, więc tutaj możecie sobie ją prać i co jakiś czas oczywiście ja to zalecam, żeby te bakterie się tam nie gromadziły, ale właśnie dzięki tej gąbce możecie to krycie też modulować, czyli osoby, które używają Double Wear'a, mogą używać i płynnego, i na to tego prasowanego, a możecie po prostu używać zwolenniczki, które to krycie lubią, nie takie totalne, używać tylko tej wersji prasowanej. I to tyle, co chciałam omówić. On jest oczywiście matujący i kontroluje wydzielanie sebum.
Ja powiem Wam, próbowałam go już od stycznia, więc mam go dobry miesiąc, nawet więcej. Ja go używam bardziej do takiego retuszu i touch-up. Natomiast ja Wam powiem tak. Ja zauważyłam, że on bardzo ładnie matuje, bardzo ładnie też utrzymuje ten podkład, który jest pod spodem. Natomiast nie powiedziałabym, że on jest taki bardzo, bardzo trwały, aczkolwiek być może jest to też moja wina, bo w zależności co używacie pod spodem też to ma znaczenie. Natomiast jestem bardzo z niego zadowolona, podoba mi się tekstura, bo jest bardziej jedwabista niż poprzedniego, mimo że to jest wersja matująca. I naprawdę możecie modulować to krycie i daje fajne takie wykończenie właśnie satynowe, welwetowe. I najważniejsze, że te kolory mają się pokrywać, to jest bardzo ważne dla klientów, które nie mają czasu i chcą bardzo szybko wybrać sobie ten kolor. Także ja jestem na tak, to jest moja taka szybka recenzja. Ja Wam jakby zdam dokładniejszą, jeżeli porównam wszystkie te kolory, wszystkie odcienie z kolorystyką tych właśnie płynnych. Także gorąco polecam osobom, które są w ruchu, które chcą właśnie zmatowić, które chcą takie modulowane krycie, które chcą taki szybki puder do zakrycia swojego też double wear'a tutaj w miejscach, które są narażone na wycieranie albo świecenie, tak jak na przykład mam brodę, albo też świecenie tutaj nosa czy strefy tutaj na czole. Także ja gorąco polecam. Moim zdaniem z 5 gwiazdek dałbym 4,5. I następny podkład, bo dzisiaj jest recenzja podkładów, to nie wiem, czy powiedziałam na początku, albo nie, ja się trochę śpieszę czasowo, to jest podkład, który Wam przedstawiałam w odcinku poprzednim, czyli Tom Ford Traceless Foundation Stick. Powiem Wam, ja go chciałam spróbować w wersji płynnej, ale zdecydowałam się na właśnie taką pozycję stickową, czyli w takiej kremowej wersji. On wygląda tak, jest bardzo poręczny do torebki. Ja mam w odcieniu też baw, to jest 02, przepraszam za mes, ale tu mam go troszeczkę, bo używam jako korektor, więc też nie bardzo wygląda. To jest taki kolor, słuchajcie, neutralny bardzo, beż. Ja Wam powiem, ja czytałam o nim recenzję, chciałam właśnie zobaczyć, co ludzie twierdzą o nakładaniu, bo dlatego powiem Wam, to nakładanie nakładam od razu ze sticka na twarz i wtedy po prostu tymi ruchami na zewnątrz tutaj rozsmarowuję, w zależności jakie macie preferencje co do krycia. Słuchajcie, ja go mam dziś, miałam go wczoraj, miałam go zaraz jak kupiłam i jak widzieliście ten odcinek unboxing tydzień temu, który zaplodowałam. I słuchajcie, on naprawdę daje wrażenie, że nie macie nic na skórze, że ta buzia, zobaczcie, jest bardzo, odbija światło, jest taka świetlista. Ja tutaj sobie spróbowałam właśnie poczytać te recenzje, nie kierowałam się absolutnie nimi, ale muszę przyznać rację, że on tu Tom Ford opisał, że to ma być taki podkład nie do wykrycia, że macie na twarzy. I rzeczywiście ja Wam powiem, że on coś ma takiego, bo ja miałam wrażenie, kiedy patrzyłam czasem w lusterko, że ja go nie mam w ogóle, ale to krycie jest, więc generalnie ten podkład jest. Czyli on rzeczywiście jest taki nie do wykrycia, taki jaki podkład, który imituje Twoją drugą skórę. Rzeczywiście można go używać na różne zaczerwienienia, na niedociągnięcia skóry, jako korektor pod oczy. On jest dość kremowy, nie podoba mi się, że on jest za kremowy. Jego trzeba rozprasować, żeby ładnie tu wniknął w teksturę skóry, ale mam czasem wrażenie, że ja go teksturowo czuję na skórze, natomiast on jest naprawdę niewidoczny. Pisze też, że tutaj w recenzjach i w ogóle w deskrypcji odnośnie tego podkładu, że on jest bardzo też odmładzający skórę. Być może, bo ta skóra, jak widzicie, ja mogę z ręką na sercu przyznać, że rzeczywiście jest świetlista, jest taka rozświetlona, wygładzona i nie wygląda to, jakbyś coś miała na skórze. Nie wiem, jaka jest wersja płynna. Piszą też, że świetnie nadaje się, że mamy jakieś niedoskonałości pod oczami, właśnie jako taki korektor. Być może, ja się chyba z tym zgadzam, bo ma dość kremową konsystencję, trzeba nauczyć się tego rozpracować. Ja nakładam go czasem pędzlem, czasem rękami, znaczy opuszkami do palców i powiem Wam, że jestem zachwycona, naprawdę zachwycona. Może jest to spodobane taką miłością do produktów Tom Forda, nie wszystkie są bardzo, bardzo dobre,
ale akurat ja Wam powiem, że nabrałam ochoty na spróbowanie wersji płynnej, dlatego że ta w sticku przypadła mi do gustu i naprawdę polecam wszystkim osobom, które mają tą cerę taką bardzo poszerzałą, które szukają podkładu, który nie będzie generalnie matował, ale właśnie tak jak widzicie, ja mam taką świetlistą tą cerę. Ale to zawsze możecie się posiłkować czymś takim jak właśnie puder wykończeniowy. To szybko. I to świecenie się zredukuje, ale generalnie jest to puder taki, który ma tą skórę rozświetlać. Widzicie? Tutaj już trochę ją przymatowił. Więc gorąco polecam. To są dwa produkty, które Tom Ford z 5 też bym dała 4,5. Dlatego, że ta konsystencja do rozpracowania naprawdę wydaje mi się, że jest warte spróbowania. Czyli to tak na szybko dzisiaj dwa produkty, które obiecałam sobie zrecenzjować. Jeżeli macie jakieś zapytania, to bardzo proszę pod tu filmikiem. I pamiętajcie o moim giveaway, o rozdaniu tutaj Advanced Night Repair, które czeka, kiedy osiągniemy 1000 subskrybentów. I do zobaczenia do następnego odcinku. Pa, pa!